Cześć, siemanko ludziska, ja was witam w nowej serii na moim kanale, jaką jest Rainbow Six. I na razie seria będzie z operacji, które są dostępne od początku, które pomogą nam, że tak powiem, wdrożyć się w fizykę, w system gry. Jak widzicie, mamy 3 gwiazdki do zdobycia. Ukończ operację z poziomem zdrowia co najmniej 50, wyceluj i zabij 2 wrogów i traf w głowę 4 razy. Ja ogólnie już tą misję, operację ukończyłem. Ale postanowiłem, że przejdę jakby ją jeszcze raz na nowo, nagrywając z tego serię na kanał. Nie wiem, jak mi pójdzie, zobaczymy. Próbowałem chwilę grać na trudny, bo to jest poziom ogólnie... Próbowałem grać na poziomie trudnym, ale niestety trudny... To nie dla mnie. Jednak, wiecie, nie ma co za dużo wymagać. Grę odpaliłem teraz po raz, może nie pierwszy, ale wiecie, dopiero zaczynam zapoznawać się z tą grą, z fizyką tej gry, więc myślę, że potrzebuję na to na pewno trochę czasu, aby nauczyć się tutaj, jak się w tej grze poruszać, jak strzelać. Myślę, że nie jest to, wiecie, zbyt łatwe dla kogoś, kto dopiero, wiecie, pierwszy raz odpalił taką grę. Będzie jeszcze pewnie gościu. Co, mamy te jeździki, więc puśćmy jeździk. Dobra, mamy jednego. Zostało nam 5, więc... Przyszliśmy z góry, więc... Jeszcze na pewno na dole będą. W razie jeszcze 3. Mam wrażenie, że cała ta trójca święta będzie na dole. Czekajcie, tu mam, nie, tu mam wyjście na dwór. Zobaczcie, ale muszę szybko sprawdzić wiadomość. No dobra, mniej więcej wiemy, gdzie są. Możemy. What? O, ale dostał. No nie, no. No i dobra. Misja udana. Wrogowie wyeliminowani. Tutaj full auto takie... Troszkę, wiecie, nie z tej ziemi, ale najważniejsze, że misja ukończona. Premia do poziomu 2. Następna operacja. Miejska ewakuacja. Once you breach the perimeter, you must conduct a violent and dynamic assault in order to extract the hostage from a barricaded house. Use breach charges to quickly infiltrate the building. The physical safety of the asset is paramount. Breach charges give you a momentary tactical advantage to neutralize enemies and take control of the asset. Provide cover for the asset as you move to the extraction point, eliminating any hostiles you encounter. Good luck. Do wysadzenia tych ścianek. Dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie. Zniszcz 2 powierzchnie ład, ukończ operację z poziomem... No właśnie, możemy teraz uzyskać w tym momencie tylko i wyłącznie...
gwiazdkę z tym, że 50 HP, żeby zostało. Bo dwie pozostałe już nam się udało, więc... się zastanawiam, jakbyśmy od góry zaczęli. O kurde. Powiem wam, że z tej broni się strzela dużo inaczej niż w CS-ie, nie da się tego ukryć. Aha, nie daje nam nic zniszczenie kamery. Mamy tu ghostka, bramie mieliśmy. Musi nie do nic. O kurde. Wiecie, ja jeszcze nie potrafię się zbyt dobrze poruszać tutaj. No wiadomo, wszystko przyjdzie z czasem. Wiecie co, zróbmy to po swojemu. Kurde, ale dał mi flesza centralnie. Najgorszy tutaj kontrolem się kładzie, a nie huca. Śpi kolejny. Mamy zakładniczkę. Hostage secured. Extract the hostage. Hostage approaching. Keep the hostage safe. Ale dostał. Pójdźmy lewą stroną. Dobra, nie widzę już nikogo. No i dobra. Zakładnik uratowany, misja udana. Ukończyłem z więcej niż 50 HP, także mamy kolejną gwiazdkę zdobytą. Cel wypełniony. To co, mamy 9 minut, to myślę, że jeszcze następna operacja. Kluczowy cel, Abidjan, wybrzeże Kości Słoniowej.
Repelling is the quickest way to traverse the building. Wiadomo, jak widać, można jeszcze z liny, wiecie, wskakiwać do domów, ale to jest... Once you reach the target, to jeszcze trochę mi zajmie, zanim ja się wprawię jakby w mechanikę tej gry, w to, w jaki sposób się tutaj poruszać. Fama z lunetą. A bomb must be located and defused. Zabij dwóch wrogów strzałem przez przebijalne powierzchnie. Nie pozwól wrogowi dotknąć rozbrajacza. I ukończ operację z poziomem zdrowia co najmniej 50. Właśnie. Puśćmy sobie nasz samochodzik. Jak przykampiony. Wiecie, co tak się kitrać? Dobra, nie widzę na razie przeciwników. Chodźmy na górę. Tego mógłbym na przykład przez ścianę spróbować wyciągnąć. Mam kolejnego przeciwnika. Mamy tutaj bombę gościa i drugiego gościa. Schowajmy się tutaj. Spróbujmy wejść. Nie widzę. Wy pewnie też nie. Powiem wam, że ten FAMAS ze scope'em jest dosyć dobry. Czekajcie, dajcie mi sekundę. Czemu? Dostał chodzika. Czekajcie. Nie wykryto przeciwnika. Co ty gadasz? Tu jest jeszcze jakiś przeciwnik? Tu jest. Thank you.
Jaki mam cel? Centralnie mógłbym go... Może bym sobie rzucił granat? Dobra, dobra. No i dobra. Nie udało się nam przez powierzchnię dwóch zabić. Ale to nic. I tak było fajnie. Ludzie, jeśli wam się podobał ten odcinek, chcecie więcej z serii, jakby chcecie całą serię z tej gry, właśnie z tej operacji i z innych, zapraszam do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji na moim kanale wraz z dzwoneczkiem. A wtedy ja usiądę i będę nagrywał tego więcej, bo ja się wkręcam powoli w tą grę. Potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu do zapoznania się z jej fizyką i jej działalnością, ale na pewno z czasem się to uda. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się do następnego, na razie, pa pa!